Hej, witajcie w drugim vlogu z Lizbony. Wczoraj mówiłam wam, że pójdę sobie pracować pewnie do kawiarni rano i tak dalej, ale niestety ilość pracy mnie przytłoczyła, więc pracowałam sobie w spokoju. O dziwo okazało się, że internet jest super, więc nie miałam żadnych problemów i bardzo mnie to ucieszyło. Natomiast zaraz będę się wybierać na jakiś taki brunch. Jest koło 12 już tutejszego czasu. Więc czas się ogarnąć i pójść coś zjeść. A, zaczęłam się malować, niedoświadczona. Używam takiego podkładu z AA, Head Viewer. Jest bardzo taki fajny. Jest trochę kryjący, tak wystarczająco dla mnie, może średnio kryjący. I ładnie rozświetla twarz. Kupiłam go przed całym wyjazdem i na szczęście się sprawdził. I wkępuję gąbeczką też z AA. No ale idziemy do stepu drugiego, czyli Laura Mercier, róż w kremie, w płynie, coś w stylu. To dostałam od Arka rok temu na urodziny, już się kończy. Taka ilość nam wystarczy spokojnie na całą twarz. Jeszcze mam teraz nowość, rozświetlacz, też taki w płynie z AA. Jeszcze szybko mydełko Lash Brow do brwi. Szybki puder z Rimmela. Zazwyczaj używam pudru sypkiego, ale ten będzie szybszy. Mniej mi sam zajął po prostu w bagażu. A wiecie, każdy milimetr bagażu na wagę złota. Dlatego wziąłem też rozświetlacz, którego nie stosuję na co dzień. Został nam bronzer. Ja używam z Benefitu. Może ten bronzer jest już tak stary i też już go mało zostało, więc wykończamy go do końca. Jesteśmy w Portugalii. Tutaj się opalamy słońcem w 15 stopniach. Na koniec tusz z Douglasa. Od Gosi dostałam taki, mojej przyjaciółki, Decent Curl. Jeszcze tego balsam, używam tego z Bella. Pokazywałam wam kobrnie. Ogarniam jeszcze na szybko włosy i wam powiem o moich pierwszych tutaj spostrzeżeniach po pierwszej nocy. Ogólnie to spało mi się bardzo dobrze, bo gdy zamknęłam te jakby okiennice, to było no całkowicie ciemno w pokoju, no, nie dochodziło żadne światło, więc mogłam bez żadnego problemu zasnąć i nie mogłam trochę wstać dzisiaj, bo byłam jakoś taka zmęczona, żebym spała i spała, a wiecie, chciałam zacząć wcześniej, bo tu jest jeszcze godzina wcześniej, no i zaczęłam nie za wcześnie, ale jutro może być lepiej. Ważne, że się wyspałam, ale przez to, że te okna się nie domykają, tak mi się wydaje, że nie da się ich domknąć, no to obudziłam się z bólem gardła niestety. Ale to nic, nie przejmujemy się tym. Ogólnie to od wczoraj nikogo dzisiaj nie spotkałam w mieszkaniu, nie wiem, czy wszyscy gdzieś poszli zwiedzać może, czy jakoś żyć na zewnątrz. Więc jestem dzisiaj sama, na razie. Ale na razie ubierzemy, bo wczoraj strasznie wiało pod koniec dnia i było męczące miste włosy na twarzy. Dzisiaj na razie będzie kucyk, ewentualnie dwa pasemka delikatne sobie wypuścimy. Nie wiem, czy słyszycie to przez cały czas, ale za moim oknem są jakieś mini remonty. Zapraszam was na drugi dzień ze mną w Lizbonie. Jeśli jeszcze nie subskrybujecie mojego kanału, to zostawcie proszę subskrypcję. I co? Miłego dnia. Wyszłam już z mieszkania i maszeruję pod górę. Bo mój pokój jest położony właśnie na dole i idzie się do niego cały czas w dół i w dół. A z racji, że ja idę teraz gdzieś zjeść, no to muszę iść pod górę, więc jest ciężko. Ale ubrałam się w tą kurtkę. Mam torebkę, laptopa i idziemy jeść. Life is a winding road. Wyszłam już z kawiarni.
Powiem Wam, że przerwy lecą bardzo szybko. Bardzo szybko mijają. Udało mi się też trochę popracować z kawiarni, ale wiadomo, wracam już do domku, żeby więcej porobić, bo przerwa się kończy. Zjadłam to z awokado, wypiłam kawkę i świeżo wyciskany sok, więc było bardzo przyjemnie, ale muszę przyznać, że te ceny nie są niskie, bo zapłaciłam prawie 17 euro, więc wydaje mi się, że mimo wszystko dużo. Ale wracam już. Jeszcze po drodze może bym zahaczyła o jakieś przekąski. W sensie chcę kupić ten pastel de nata, bo wczoraj mi zasmakował i bym sobie wzięła właśnie jako deser. Ale zobaczymy, czy gdzieś znajdę po drodze. Muszę włączyć nawigację, bo wiem jak dojść do domu, ale może właśnie gdzieś pójdę na główną drogę, tam gdzie wczoraj nie wiem czy trafię. Ogólnie było bardzo miło w kawiarni i było pysznie. Ale co? Wracamy do domku. Wróciłam właśnie do pokoju. Byłam po drodze w kilku kawiarniach i w żadnej kawiarni nie było tego pastel de nata. Wszędzie są jakieś nowoczesne rzeczy, jakieś croissanty i tak dalej, tu jakieś z Kopenhagi i tak dalej, a ja chciałam tylko to, z Portugalii. Ale wiem, gdzie wczoraj jadłam przepyszne. No i pewnie w innych miejscach też będą, więc pewnie sobie już skoczę w drodze do Ogrodu Botanicznego, bo nie wiem, czy Wam mówiłam, dzisiaj idziemy do Ogrodu Botanicznego, który jest do 17, więc mogę być jakoś pod sam koniec. Mam nadzieję, że godzinka mi wystarczy. Myślę, że tak. No i też jest plan, żeby dzisiaj pójść na jarmark, ale to może właśnie jak trochę się ściemni, żeby dzisiaj zobaczyć tak, wiecie, w takim świątecznym klimacie, jak będzie ciemno, żeby ładnie świeciły światełka. No zobaczymy, taki na razie mam plan. Skończyłam właśnie pracę i będę wychodzić. Co prawda to muzeum zamykają za 1,5 godziny. Znaczy nie muzeum, tylko ogród botaniczny zamykają za 1,5 godziny. Ale tam dojdę pewnie w jakieś 15 minut i mam nadzieję, że jeszcze i tak uda mi się coś zobaczyć. No trzeba wykorzystać maksymalnie ten mój wolny czas, więc idziemy. I chyba pójdę w bluzie. To jest moja bluza w kolorze maczy z Vasali. Moja torebka od siostry, którą pożyczyłam. I chyba też sobie taką zamówię. No i tak klasycznie dzisiaj się ubieram. Bluza, żeby było mi tak cieplej, bo idę jednak już pewnie wieczorem będę jeszcze chodzić, więc jeszcze nie wiem, czy nie wezmę kurtki. Zastanawiam się właśnie nad zakupem tej torebki. To jest marka Fabiola, polska marka, to są torebki skórzane. I ja mam swoją Amelię, a to jest Freya. I miałam brać początkowo Amelię, ale siostra właśnie pożyczyła mi tę torebkę, za co jestem bardzo wdzięczna, bo tutaj to jest idealna torebka na mój aparat. On się spokojnie mieści razem z tym statywem. I jakby to jest idealne rozwiązanie i teraz widziałam, że jest ta promka chyba 20% z okazji Black Week, więc chyba to będzie jedyna okazja, z której skorzystam na tej promocji, bo to jest, będzie naprawdę bardzo praktyczny zakup, bo ta torebka jest, no jest taka zgrabna, ale jakby ten aparat się mieści i wszystko co potrzebuje się mieści, więc super. Dobra, ja tutaj już wszystko tylko ogarnę przed wyjściem i lecimy do ogrodu i jeszcze znalazłam sobie na Rewolucie, bo płacę Rewolutem za granicą, nazwę tej miejscówki, gdzie jadłam wczoraj pastę de nata, więc chciałabym dzisiaj tam jeszcze zajść, a jak nie to gdzieś po drodze. No ale na pewno to ogarniemy. Robiłam porządek w portfelu, chciałam Wam pokazać kartę z metra. Kupiłam za 2,15 przejazd jednorazowy z metra, chociaż miał być za euro 60 chyba, więc dziwne, no ale zapłaciłam 2 euro. I zobaczyłam przy okazji nasze zdjęcie z Chorwacji, z Arkiem. Fajnie, że je mam. Jestem już w ogrodzie. Mam nadzieję, że nie słyszycie tych dźwięków remontowych. Wstęp do ogrodu kosztował 5 euro. Jak na razie widziałam tutaj zaledwie kilka osób, ale mamy tylko godzinę, bo ogród się zaczyna o 17, a ja tutaj weszłam o godzinie 16. Ale na tych palm, no warto tutaj było przyjść. Jest fajnie, bardzo mi się podoba, jak na razie to dopiero początek, więc chodźmy szybko na zwiedzanko. Life is a winding road, no telling where it goes. Driving through days and nights. Oprócz tych odgłosów budowy jest bardzo przyjemnie. Nawet mi to szczerze mówiąc nie przeszkadza. Tam coś leży? Czy to kot?
Chyba tam jest kot na ławce, zaraz zobaczymy. Ale pięknie jest. Nawet jak te palmy tak wysuszają się, no to i tak jest pięknie widzieć palmy. Od razu człowiek się czuje lepiej psychicznie, bardzo jest przyjemnie. I tak, to jest kotek. Ten kotek się na mnie popatrzył, jakby chciał mnie zagryźć. Więc nawet się tam nie zbliżam, bo wyglądał, że nie chce ze mną mieć kontaktu. Lepiej nie prowokować nawet kotków. To mi wygląda na bananowca liście, ale nie jestem pewna. To jest jakaś inna nazwa. A ja się martwiłam, jak moje liście nie były idealne. No to też się zdarza. Wydaje mi się, że to jest strelicja. Tak myślę, ta królewska. Bo ma już kwitnące liście. Jak myślicie? Tak mi się wydaje. Martwiłam się, czy godzina wystarczy na zwiedzenie całego ogrodu, ale spokojnie, nie jest on duży, ale ja uważam, że warto tu przyjść, bardzo jest ładnie. Bardzo fajna roślinność. To jest mój bilet. Tak jak mówiłam, zapłaciłam 5 euro za bilet normalny dla dorosłego. Więc to jest mój bilecik. W ogóle widzę poza palmami, że jest przepiękny zachód słońca na kamienicę. Więc chyba szybko się zorientuję, gdzie tutaj można pójść zobaczyć jakąś panoramę. Ruszamy do Miradouro de Senora do Monte. To jest 40 minut stąd, 2,3 km. I to jest właśnie punkt widokowy, bardzo polecany. I znalazłam, że ten sam jest też w przewodniku. Mam nadzieję, że jeszcze zdążę. Będziemy na 17:25, mniej więcej, pewnie trochę później, więc mam nadzieję, że jeszcze zdążymy, jak będzie jasno. Trafiłam właśnie na bardzo ładną ulicę przez przypadek. Jest tutaj dużo drzew, jest woda, są jakieś sklepy, Michael Kors, Dior, wszystko tu jest. Bardzo ładne i jakieś ozdoby też na drogę. O, zielone, biegniemy. Dotarłam na miejsce i definitywnie warto się tutaj wybrać, bo widoczki są piękne. Jeszcze złapałam się na zachód słońca, więc już w ogóle. Ale nie było to łatwe tutaj się wspiąć i potrzebuję wody koniecznie, bo zaraz umrę. Ale widoczki są przepiękne, więc chwilę tu jeszcze posiedzę pewnie. Dzień się tak niespodziewanie ułożył, że trafiliśmy z powrotem na jarmark i miałam już podjechać sobie tramwajem do domu, bo byłam w sklepie spożywczym. Ale okazało się, że trasa prowadzi właśnie przez obok metra Rosjo i to jest właśnie, tutaj jest właśnie jarmark. Więc co, idziemy teraz już nocą na jarmark, zobaczmy jak się prezentuje, co jest ciekawego. Czekoladę i jest przepyszna, taka gęsta, no idealna. Idealna i będę sobie spacerować teraz z nią, to i zobaczę, co jest ciekawego. Widzę, że jest dużo rękodzieła, mniej jedzenia niż u nas. U nas jest chyba więcej jedzenia, a tutaj są głównie jakieś rzeczy. Wróciłam właśnie do pokoju. Dzisiaj byłam we włoskiej restauracji. Najpierw myślałam, że zjem pizzę, ale w sumie nie byłam aż taka głodna, więc wzięłam sobie focaccię i bufale. I było to zdecydowanie wystarczające, bo się najadłam tą focaccią, więc kolacja już dzisiaj zaliczona. I co? Trzeba będzie się zaraz iść myć. Muszę dzisiaj myć włosy, albo jutro rano, jeszcze nie wiem. O, dzisiaj mi się nie chce, ale zobaczymy. Więc na razie odpoczynek w pokoju. Zrobiło mi się zimno, położyłam się pod kołdrę, zaczęłam oglądać plotkarę i tak jakoś się stało, że jeszcze nic nie zrobiłam. W sensie, że się jeszcze nie ogarnęłam do snu. Ale właśnie będę iść do łazienki. Chciałam wam pokazać, nie wiem czy wczoraj pokazywałam, kupiłam przed wyjazdem w Sephorze nowy produkt, dla mnie nowy sklinik Take the Day Off. Więc
I to jest taki balsam, trochę jak takie masełko do pierwszego etapu demakijażu, więc wczoraj już testowałam pierwszy raz i na razie jest jak najbardziej spoko, więc to używam jako step pierwszy, a jako drugi to mam jakąś resztkę żelu z La Roche-Posay. Plus myślę nad jakąś maseczką, bo mam te dwie z DM-u, z Balea, więc myślę, że może którąś z nich wybiorę, żeby sobie jeszcze umilić pielęgnację. Jest zaraz 22, więc na Polskę to 23, więc może dlatego tak zasypiam. To co? Dzięki za oglądanie i widzimy się w następnym wyniku z Lizbony. Jutro już zaplanowałam kolejne atrakcje, więc szykuje się fajny dzień. Więc jeszcze raz dzięki za oglądanie. Zostawcie komentarz, jak Wam się podobał dzisiejszy dzień w Lizbonie ze mną. I widzimy się w następnym filmiku. Pa, pa!